ony, słowa grozy wręcz, żeby mówiła w radiu o tym, żeby się ludzie na Zaolziu nie dali zbałamucić, bo przyjeżdżają do nich emisariusze z ruchu Autonomii Śląska i namawiają przed spisem powszechnym, żeby się opowiedzieli, że są śląskiej narodowości. Więc pisałam i mówiłam, mój szef mi ciągle mówił, trzymaj rękę na pulsie i trzymałam. Gdy pan senator, gdy pan marszałek Borusewicz powołał, tak, to się nazywało konkurs dziedzictwa narodowego, zgłosiłam towarzystwo, Polskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Zaolzia do tej nagrody i się udało, otrzymali tę nagrodę. My z szeroką reprezentacją Senatu odwiedziliśmy kiedyś Zaolzie, byliśmy w Polskim Teatrze w Jędryni, byliśmy w Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, byliśmy w Domu Polskim w Jabłonkowie i tamci ludzie, Polacy, którzy są również Ślązakami, zachowali te polskie szkoły, polskie świetlice, polskie nazwy ulic. Gdy kiedy indziej znalazłam się na takim zebraniu Ruchu Autonomii Śląska, gdzie ludzie się dopominali o śląski język, zapytałam takiego starszego Ślązaka, ja często się łapię na tym, że mówię starszego, ale on był w moim wieku. Ja mówię, panie, po jakiemu wam jest ten język, do czego on wam jest potrzebny? A on mi mówi tak, pani, no mnie idzie o żaden język. No idzie o narodowość. Wie pani, bo jak my będziemy mieli język, to bardziej dostaniemy narodowość. A jak będziemy mieli narodowość, to autonomia mamy i pokazał tak, na tacy. Ja mówiłam, że to jest groźne, nie tylko dla polskiej racji stanu, ale dla śląskiej racji stanu. A mój szef mi ciągle mówił, trzymaj rękę na pulsie. I trzymałam. Tutaj w tych ławach do niedawna, jeszcze w poprzedniej kadencji, zasiadał, państwo pamiętają, Kazimierz Kuc, wielki apologeta Ruchu Autonomii Śląska, który niszczył, dosłownie niszczył wszystkich, którzy myśleli inaczej. Byłam szczególnym celem jego napaści. Ze szczególnym upodobaniem jego teksty drukowała Gazeta Wyborcza, gdzie nazywał mnie największym hamulcowym aspiracji Ślązaków, który to na Ględźbie, czyli na śląskich gwarach, zrobił, doszedł do apanaży i do senatorskiego stołka, że handluje starzyzną językową, tak jakby tą starzyzną językową nie posługiwali się bohaterowie jego filmów. Nie tylko mnie zresztą, bo w taki sam sposób traktował na przykład profesora Jana Miotka, o którym mówił, że na tej starzyźnie językowym dorobił się naukowych tytułów, czy profesor Dorotę Simonidos, która tutaj zasiadała prawie 20 lat w tych ławach. Jak się zbuntowałam kiedyś i napisałam ripostę do Gazety Wyborczej, to mało tego, że mnie ocenzurowali, to jeszcze mój tekst umieścili pod tytułem Czytelnicy piszą. A Maria Pańczyk to zostało takim najmniejszą czcionką na dole, jaka była możliwa, ale mój szef mi mówił cały czas, trzymaj rękę na pulsie. I trzymałam. I gdy się wydawało, że temu człowiekowi nic nie zagraża, nic, bo dostęp do radia mieli wszyscy. Dostęp do radia mieli do politycznych debat, mieli ludzie niezależnie od tego, jaką legitymację partyjną nosili w kieszeni, nadeszła dobra zmiana. I tego człowieka zamieniono na innego, na takiego, którego bardzo dobrze znaliśmy, ze stanu wojennego, bo w stanie wojennym został przyjęty do radia, do kadr. Bardzo szybko awansował. Z DJ-a stał się dyrektorem naczelnym odpowiedzialnym za muzykę. Miał wszakże jedną cechę.